Przemysław Bolechowski, witam państwa bardzo serdecznie. A moim i państwa dzisiaj gościem jest Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Panie ministrze, witam bardzo serdecznie. Witam panie redaktorze, witam telewidzów. Mamy prawie połowę lipca, a więc pierwsze dwa tygodnie wakacji za nami. Można powiedzieć, że dobry start w takim razie za nami. Tymczasem państwo jako resort uruchamiacie portal turystyka.gov.pl. Proszę powiedzieć, jaki jest cel tego portalu, bo z doniesień medialnych wynika, że ma on właśnie nam pomóc w tym, żeby bezpiecznie i bezstresowo spędzić wakacje, jeżeli się zdecydujemy na wyjazd poza nasze miejsce zamieszkania. Portal turystyka.gov.pl to jest zwieńczenie wielu miesięcy pracy naszego departamentu, ale także odpowiednich instytucji, aby uruchomić takie miejsce, gdzie pewne uniwersalne, powszechne kompendium wiedzy byłoby dostępne. To jest rozpoczęcie oczywiście pewnych prac. Liczymy, że w następnych miesiącach, latach będziemy rozwijać to narzędzie. Możemy na tym portalu dowiedzieć się, czy dany obiekt noclegowy figuruje na odpowiedniej liście obiektów noclegowych, czyli spełnia wymogi kategoryzacyjne, czy dany obiekt przyjmuje bon turystyczny. Mało tego, możemy ten obiekt umiejscowić na mapie, sprawdzić w pobliżu, jakie są atrakcje turystyczne, jakie instytucje publiczne. Także na pewno to będzie bardzo pomocne narzędzie dla turystów przebywających w danych regionach. Będzie to, jak rozumiem, panie ministrze, narzędzie wieloformatowe, bo z jednej strony mówimy tutaj o portalu turystyka.gov.pl, z drugiej strony zapowiadacie państwo, że 19 lipca, a więc dosłownie za kilka dni, będzie już możliwe ściągnięcie aplikacji na naszego smartfona i będzie to podobna funkcjonalność, jak rozumiem, jak portal, o którym rozmawiamy. Tak, turystyka w tej chwili robi się bardziej mobilna, bardziej cyfrowa, dlatego wszyscy oczekujemy, że w telefonie, w smartfonie będziemy mieć pełnię wiedzy o turystyce, ale także o innych sferach naszego życia związanych z podróżowaniem. Dlatego na tej aplikacji turystyka app będzie pełne kompendium wiedzy dotyczące też lokalizacji danych obiektów, możliwość zmierzenia odległości pomiędzy tymi obiektami. Sprawdzimy, czy dany obiekt ma możliwość korzystania z bonu turystycznego, co jest też ważne w nawiązaniu do portalu turystyka.gov.pl. Będziemy mogli także organizatorów podróży, czyli biura podróży, sprawdzić, czy to są te biura podróży, które są na specjalnej liście i mogą legalnie, zgodnie ze wszystkimi przepisami, świadczyć usługi turystyczne. Tutaj myślę, że również warto wspomnieć, proszę mnie oczywiście poprawić, jeżeli się mylę, jeśli chodzi o poprawność posiadanych kwalifikacji, na przykład przez przewodnika górskiego, również możemy to sprawdzić. Tutaj na Podhalu bardzo często mówi się o tym, że no, szara strefa jak wszędzie istnieje i warto, zanim pójdzie się z kimś w góry i w jego ręce odda nasze bezpieczeństwo, sprawdzić jego kwalifikacje. Na tę chwilę jeszcze ta aplikacja nie będzie dysponowała pełną listą osób, które świadczą usługi przewodnickie i także ich uprawnienia. Możemy to zrobić poprzez bezpośrednią rozmowę już z danym przewodnikiem, z którym będziemy planowali jakąś wycieczkę. Te pewne przepisy związane z ochroną danych osobowych na tę chwilę jeszcze nie są ustawowo uregulowane. Przewidujemy, że w przyszłości taka możliwość będzie, abyśmy mieli pełną listę uprawnionych przewodników, pilotów na tymże portalu. Panie ministrze, mamy 13 lipca. Tymczasem bodajże 12 lipca to był start bonów turystycznych, czyli tego narzędzia, które miał wspomóc resort, branżę turystyczną, jak i rodziny do tego, żeby wypoczywać w kraju. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia i podsumowuje ten rok? To był sukces? Ta forma pomocy pośredniej, ale finansowej sprawdziła się? Przede wszystkim, panie redaktorze, szanowni państwo, jest to projekt na miarę europejską wyjątkowy. Także jeżeli chodzi o
jego profil społeczny. Przypomnijmy, jest to wsparcie polskich rodzin, zachęta do podróżowania, do wspólnego podróżowania razem z dziećmi, z młodzieżą. To widzimy po statystykach biur podróży, które specjalizują się w turystyce szkolnej, młodzieżowej, w koloniach. Te biura przeżywają istne oblężenie bonami turystycznymi. Jedno z takich biur, jedno z największych w Polsce, oświadczyło, że 400-500 ma dziennie różnych klientów, którzy chcą bonem turystycznym płacić. I to pokazuje, że bon turystyczny funkcjonuje jako duża zachęta, motywacja do wspólnego, rodzinnego poznawania naszego kraju, bo przecież bon turystyczny możemy tylko i wyłącznie wykorzystać w Polsce. Kilka słów statystyk. Na tę chwilę mamy 2,2 miliona pobranych bonów, to jest około połowa, na kwotę 2 miliardy złotych, czyli też około połowa wartości wszystkich bonów. Ale co jest istotne, 3,5 miliona dzieci skorzystało już z tego bonu turystycznego. 26 tysięcy firm zostało zarejestrowanych na liście Polskiej Organizacji Turystycznej, które mogą świadczyć usługi w ramach bonu turystycznego. Co podkreślają specjaliści od branży turystycznej, ale także osoby badające naukowo to zjawisko, bo on przyczynił się do zwiększenia zainteresowania wyjazdami w kraju, wyjazdami w segmencie takiej turystyki pensjonatowej, agroturystyki. I to jest duże osiągnięcie tego bonu turystycznego. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy element, który podkreślają samorządowcy. Istotnie wzrosła ilość zarejestrowanej bazy noclegowej w poszczególnych gminach. Mówi tu o kwaterach czy obiektach noclegowych, pensjonatach. Są samorządy, które mówią, że o 20% w przeciągu roku wzrosła ilość zarejestrowanej bazy noclegowej w danej gminie, a przecież ostatnie miesiące to nie był czas na powstawanie nowych inwestycji. Dlatego ewidentnie widać, że wiele obiektów, które działało, no nazwijmy to wprost, w szarej strefie, w tej chwili przystąpiło do legalnej działalności i też do płacenia stosownych danin dla samorządów gminnych. Rozumiem, panie ministrze, że to jest też pomoc dla tych firm, pensjonatów, hoteli i innych firm z branży turystycznej, które wcześniej działały legalnie, no bo w tym momencie wyrównują się szanse, prawda? No bo tak jak pan minister mówi, ktoś działał w szarej strefie, nie płacił podatków, nie płacił ZUS-u, nie ponosił opłaty klimatycznej. No w tym momencie trudno było tym legalnym ośrodkom tak naprawdę konkurować. Tutaj trzeba wyjść z cienia, żeby, jak rozumiem, skorzystać z dobrodziejstw bonu turystycznego. Tak, zdecydowanie to poprawiło tak jakby nastrój i klimat w branży turystycznej, jako że wszyscy chcą pracować, zarabiać, ale dobrze, jeżeli to jest na zasadach równej konkurencji i równych warunków. Dlatego na pewno to w pewnym stopniu uzdrawia też ogólny klimat konkurencji na rynku turystycznym. Czy jesteśmy obecnie w stanie określić, do kiedy bon turystyczny będzie ważny, to znaczy do kiedy możemy go wykorzystać? Początkowo mówiło się bodajże o marcu 2022 roku. Ta data jest w dalszym ciągu aktualna? Tak, ta data jest ustawowo aktualna, aczkolwiek ze wstępnych konsultacji z branżą turystyczną przewidujemy taką sytuację. Gdyby się okazało, że jeszcze na jesieni, na koniec roku będziemy widzieć, że wiele osób będzie oczekiwało na przedłużenie tego bonu turystycznego, to możliwe, że rozważymy przedłużenie tego bonu o kilka miesięcy, tak aby żaden bon turystyczny nie zmarnował się na polskim rynku turystycznym. Rozumiem też, że warto tu wspomnieć, że w ciągu tego roku, panie ministrze, rozszerzała się lista beneficjentów. Tutaj nie mówię oczywiście o rodzinach, które korzystały z tego bonu, ale właśnie branży turystycznej. Tam między innymi doszły parki, rozrywki, prawda? Czyli jak rozumiem, państwo poszerzaliście... W styczniu wprowadziliśmy modyfikację ustawy, także imprezy tak zwane jednodniowe, niekoniecznie związane z noclegiem, są uprawnione do pobierania tegoż bonu. To powoduje to,
że wiele takich działalności jak parki rozrywki czy akwaparki po wpisaniu się na listę organizatorów turystyki mogą bez konieczności podawania w pakiecie usługi noclegowej korzystania z tego bonu. Jest to duże ułatwienie. Intencją ustawodawcy było to, aby bon turystyczny trafiał do szeroko rozumianej turystyki, albo jeszcze lepiej nazywa się to przemysłem czasu wolnego, i tak się dzieje. Teraz 75% miejsc noclegowych w hotelach i pensjonatach, oczywiście nie wlicza się w to osób zaszczepionych, może być wykorzystanych. Czy państwo przewidujecie, że w najbliższej przewidywalnej przeszłości dojdziemy do 100%? Czy w związku z tą, nazwijmy to, niepewną sytuacją, patrząc na to, co się dzieje w Europie, no na razie jest to maksimum tego, co możemy poluzować, jeżeli chodzi o obostrzenia? Szanowni panie redaktorze, drodzy widzowie, są to decyzje z zakresu przepisów sanitarnych, które są domeną Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia czy Rady Medycznej przy Mrebierze. Ja reprezentuję resort gospodarczy, Departament Turystyki. Zawsze będzie stał na stanowisku, aby te restrykcje były jak najmniej uciążliwe, szkodliwe dla gospodarki, dla branży. Mam nadzieję, że następne tygodnie raczej przyniosą poluzowanie tych rygorów, aczkolwiek sami wiemy, że rozwój epidemii jest zaskakujący. Rok temu nie przypuszczaliśmy, że jeszcze będziemy się dalej zmagać z tą epidemią, z następnymi falami, z następnymi odmianami tego szczepu. Sytuacja jest nieprzewidywalna. Na tę chwilę wydaje się, branża turystyczna wyszła obronną ręką ze wszystkich katastroficznych scenariuszy. Mówimy to i w branży hotelowej, ale także o branży biur podróży. Przypomnę tylko, w roku ubiegłym przecież turystyka przez wiele miesięcy była zamknięta, biura podróży nie działały. Zanotowaliśmy mniejszą ilość upadłości biur podróży niż w roku 2019. Traktujemy to jako wyjątkowy sukces działalności naszego ministerstwa, naszego Departamentu Turystyki. Powiedział pan minister, że branża turystyczna wyszła obronną ręką z pandemii czy z lockdownu. Pamiętam, jak mówił pan pod koniec lockdownu, że branża turystyczna przede wszystkim czeka na otwarcie. Mamy za sobą 2 tygodnie wakacji. Proszę powiedzieć, tak patrząc właśnie na nasze regiony turystyczne, to był dobry czas dla branży turystycznej w Polsce? Na tę chwilę wydaje się, że Polacy korzystają po wielu miesiącach lockdownu z możliwości wypoczynku, rekreacji na świeżym powietrzu. Zmienia się kierunek. Chcemy być jak najbliżej przyrody, unikamy tłumów. Natomiast nazywam to turystyką niepewności, czyli rezerwujemy w ostatnim momencie, zazwyczaj podróżujemy indywidualnymi środkami lokomocji. Cały czas to bezpieczeństwo zdrowotne nas i naszych rodzin jest na pierwszym miejscu i to determinuje sposób i formę naszego wypoczynku. Panie ministrze, pytanie, na które oczywiście może pan nie odpowiadać. Czy udało się już zaszczepić? Tak, ja jestem zaszczepiony 2 dawkami AstraZeneca, bo tak wypadło z klucza. Szczepiłem się na Podhalu i gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców wszystkich regionów górskich do tego, aby to uczynili, abyśmy uchronili nasze rodziny, naszych znajomych przed tym, co się może pojawić na jesieni. No i rozumiem, że dlatego pytam o to szczepienie w formie przykładu, że jest to też metoda na to, aby turyści zagraniczni wrócili do Polski i abyśmy my również, na przykład dzięki paszportowi szczepiennemu, nazwijmy może to tak, mogli bezpiecznie podróżować po Unii Europejskiej. Tak, na pewno jednym z dobrych osiągnięć Unii Europejskiej jest uzgodnienie tego wzajemnego uznawania tych certyfikatów zielonych, otwarcie granic, ale także psychologicznie zachęcanie do podróżowania. Jak już wcześniej wspomniałem, bardziej podróżujemy indywidualnymi środkami lokomocji, pragniemy podróżować daleko. Bardzo dalekie podróże związane z podróżą samolotem są w tym roku mniej frekwentowane. I myślę, to co obserwuję także w takich regionach jak Podhale, Kraków czy Warszawa, dużo już jest turystów obcojęzycznych, zwłaszcza młodzieży. To jest
zaskakujące i pozytywne, ale chyba to pokazuje, że osoby starsze mają większy dystans, większą tą niepewność związaną z tą turystyką niepewności. Natomiast osoby młodsze są bardziej stęsknione podróżowania i poznawania innych środowisk, innych kultur i innych mieszkańców Europy. Bardzo dziękuję. Przypomnę, szanowni państwo, moim i państwa gościem dzisiaj był Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam widzów telewizji w Polsce.